Ojej. O, która to godzina? Budzik mi nie zadzwonił. Aha, jest godzina 8. No tak, przecież dzieci. No, Kaja ma dzisiaj na 9. Ojejku, Lukas pewnie już w pracy. Dobra, trzeba się ogarnąć. Co by się tu ubrać? Ubrałabym się w coś luźnego dzisiaj. To? Czy dresy? Dobra, postawię na wygodę. Okej, moje okulary i zobaczę sobie, jak tam pola. O, a co to? Pewnie ją wziął do żłobka. Dobra. No to idę obudzić Nelę. Ona dzisiaj nie idzie do przedszkola, ale nie może spać wieczność. No jeju. Czemu ona zawsze musi mieć porozrzucane te soczki po pokoju? Muszę je wywalić, bo są puste. No i jak zwykle znowu Nela zostawiła tu swojego zęba. Dobra, spukam to w kiblu, nie wnikajcie czemu. Nieważne, nie ma kosza po prostu. Ojejku, dobra, muszę jej tego zęba odłożyć, nie wiem. Kurde, niech będzie... Nie wiem, gdzie ja mam jej to odłożyć, dam jej na stolik. Dobra, nieważne, muszę ją obudzić. Nela, wstawaj! Nie! Nela! A przestań tak... Taka marudna być. Dobra, chodź, odłożysz sobie swojego misia. To też odłóż. Chodź. Przebierzemy się, co? No nie ma. Dobra, poczekaj, dzisiaj na luźno jakoś. Chcesz tą bluzę szarą? Dawno jej nie miałaś. Nie. Ojeju, jeju, no to masz tu fioletową. No dobra. Mogę moje okularki założyć? Nie, nie możesz. Cały czas w nich chodzisz. Chodź. Ja jeszcze, no musimy jeszcze obudzić Kaję, bo też ona idzie do szkoły dzisiaj. Więc no, muszę jej obudzić. Dobra, poczekaj tu. Kaja, wstawaj do szkoły, bo się spóźnisz. Nie ma chwili, wstawaj. Musisz się uszykować. Szybko. Już wstaję. Czekam na ciebie w windzie z Nelą. Ach. Trzeba wstawać, dobra. Okej, no to musisz się jakoś ubrać. W co by tu się ubrać? To nie. Powiedzą, że za bardzo wyzywający. To chyba za ciepło jest na to. To nie mam dzisiaj na to ochoty. Okej, czyli ten stosik ubrań jest mi dzisiaj niepotrzebny. Dobrze, to. O, to jest nawet fajne, ale zobacz jeszcze. To nie, wczoraj w tym byłam. Dobra, okej, no to na razie. Dobra, w tym chodzę za często. Ten mundurek mi się już znudził. A dzisiaj na sukienkę mi tak trochę nie fajnie, więc nie. To jest takie nudne. To nie, bo nie możemy takich rzeczy ubierać do szkoły. Tego mi się nie chce. No i to strój do pływania, to tym bardziej nie. Dobra, czyli zostaje mi to. Okej, odkładam moją piżamę i w ogóle chyba się muszę spakować. Ja się w ogóle nie spakowałam. No ja nie mogę się spóźnić. Nie spakowałam się. Dobra, mam tu jakieś książki. Okej, matma, polski. Dobra, jakieś zeszyty. Kurde, tu miałam jeszcze jakiś zeszyt. Chwila. Tu miałam zeszyt. Dobra, nieważne, piórnik. Jakieś sprawdziany. Co to są za sprawdziany? Dobra, nieważne. Tutaj był zeszyt jeszcze. W tej szufladzie. Go nie ma. Nieważne. Dobra, muszę przeczesać szybko włosy. No ja nie mogę się malować do szkoły, więc no trudno, ale się psiknę perfumami, bo to na pewno można. Dobra. A co to za kupa kartek? No sprawdziany. Dziewczyno. To nie są żadne sprawdziany. To jest twoje świadectwo. Chodź. Jedziemy na dół. Dobra, okej, no to siadajcie. Ja wam zrobię na szybko jakieś śniadanie. Kaja, ty nigdy nie jesz śniadanie rano, więc zrobię ci do szkoły. Tu powinnaś... Nie masz śniadaniówki. Kaja, gdzie masz swoją śniadaniówkę? Nie wiem, nie mam. Jezu, no muszę ci w jakimś pojemniku zrobić.
Gdzie ty masz śniadaniówkę? Ja przecież miałaś śniadaniówkę, ja nie wiem, gdzie ty ją podziałaś. Ech. Dobra, wziąłem jakiś tam pojemnik. Dobra, kanapka, jakaś tam czekolada, niech ma na osłodę. Dobra, jabłko, żeby nie było tak niezdrowo. No i jakieś tam picie, niech będzie. Dobra, chwila, chwila, chwila. Dobra. Kaja, masz, nie wiem, czy to ci się zmieści do tego plecaka, no jak nie, to se, nie wiem. Nie zmieści się. To już nie moja wina. Trzeba było znaleźć śniadaniówkę. To zrobisz sobie tak, o, i będziesz sobie tak nieść. No mamo, nie przesadzaj. Nie jest tak źle. Trzeba było mieć śniadaniówkę. Dobra, ty już może idź do szkoły, bo się spóźnisz. No dobra, to ja już idę. Pa, pa. A ty, Kaja, co chcesz na śniadanie? Kanapkę z Nutellą. No dobra, no i ci herbatkę zrobię jeszcze do picia, a ja sobie zrobię, a może jakiegoś burgerka. Okej, jednak zrobiłam sobie kanapkę z awokado, bo stwierdziłam, że w sumie fajnie by było sobie taką zjeść. Dobra, masz swoją kanapkę z Nutellą i poczekaj, jeszcze nam zrobię herbatę. Dobra, to mam tu. Ja sobie zrobię kawkę, jak zawsze. Hop. Dobra. Tobie herbatę nalewam. Kurde, nie nalało się. Dobra, gotowe. Oj. Dobra, masz herbatkę. Ja mam kawkę. Dobra, no to jemy. Am, am. No jedz tu kanapkę. Jem, jem. Dobra, napiję się tej kawy. Okej, słuchaj, ja zaraz tutaj przyjdzie po ciebie niania, bo ja muszę lecieć coś załatwić do sklepu. Znaczy, nie, no tak, do naszego sklepu rodzinnego, także, no bo wiesz, tam załatwienia. Bo teraz ja tam pracuję, także ja muszę tam lecieć, więc pa, pa. Pa, mamo. Parę godzin później. Dobra, jestem, wracam. Oj, nawet nie otwarłam, no nieważne, nie otwarłam drzwi. Nela, co robisz? Siedzę sobie, bo ta niania już poszła. Czemu ta herbata jest wlana do tej miski? A bo mi się nudziło, Nela, no jak zwykle. Dobra, chwila. Teraz to wypić. Okej. Nela! No co, kazać wypić. Nieważne, dobra. Muszę posprzątać to. Albo nie dam. Chwila, muszę to. Nieważne, tego nie ma. Dobra, muszę zrobić. Jakby zmywarkę. No. Umyć naczynia w zmywarce. Dobra. No, w sumie jest już 12, więc zrobiłabym obiad. No, dobra, wróciłam z pracy. Hejo. O, wróciłeś z pracy. Akurat miałam robić obiad. Dobra, to siadaj, ja będę robiła. Okej. Okay. Co powiecie na pankejki? Tak, okej, no to idę robić pankejki. Uff, gotowe. Nie wnikajcie, czemu te pankejki leżą na podłodze i czemu jest ich tak dużo. Po prostu my wszyscy w domu kochamy pankejki. Także no. Dobra, są tu jakieś talerze. Więc no, ej, wybrałeś pole ze żłobka. No tak, ale zawoziłam ją do babci, bo nie chciało mi się jej przywozić. Serio. Jezu, naprawdę, ja nie mogę z tym chłopem. Weź na razie, muszę rozłożyć talerze. O matko. Dobra, siadaj. Okej, ty z tatą wiem, że lubicie z truskawkami. Tobie na razie zrobiłam cztery pankejki zamiast pięciu, bo ty pięciu nie zjesz. Ej, no. No przecież wiem, że ty pięciu nie zjesz. Ja wolę z Kają borówki, ale ja Kai odłożę obiad do lodówki. Bo ona później wróci ze szkoły. Dobra, no to możemy jeść. Siadajcie. Ojejku. Dobra. No to jemy. Ale dobre. No dobra. Lukas, posprzątasz. Ojeju, no dobrze. Dopiero musisz wyciągnąć czyste naczynia ze zmywarki, bo już się umyły, a ty, Nela, może idźcie pobaw na podwórko. No dobra. Okej, to ja sobie pooglądam telewizję, bo dawno nie oglądam. Okej, to ja idę poskakać na trampolinie, tylko muszę uważać na moją głowę i na gardło.
Dobra, no to ja muszę wyciągnąć tą zmywarkę. Okej, tu są jakieś te kubki do kawy i do herbaty. I talerze. Jeden talerz jest tylko czysty. No dobra, idealnie dla Kai. A te talerze trzeba umyć. Dobra, gotowe. No to idę z żonką oglądać telewizję. Posuń się kocie. Znaczy, no psie. Co? 2 godziny później. Dobra, wróciłam w końcu. Mamo, tato, wróciłam. O, wróciłaś. No, weź sobie tam no, obiad masz w lodówce. O, ciekawe, co dzisiaj jest. Dobra, położę sobie mój plecak. Okej, o, jeden talerz został czysty. No dobra. Okej, o, pankejki. Fajnie. Dobra. No to sobie zjem. Ojejku, okej. No, gotowe. Dobra, wiesz co? Weź umyj już ten talerz w zlewie, okej, i wyciągnij czyste naczynia. No dobra, no to umyję w zlewie, no. Niech już im będzie. Dobra, umyte. Okej, teraz muszę wyciągnąć ze zmywarki te talerze. Okej, i wszystko już jest jakby umyte. Dobra, no to ja idę do góry odrobić zadania i trochę posiedzę sobie na moim telefonie. Dobra, no to co teraz robimy? Nie wiem, już w sumie długo oglądamy tę telewizję. Wiesz co, ja bym sobie może gdzieś wyszła. No, zapytam się Neli, gdzie by poszła. Co robisz, Nela? Ja skaczę sobie na trampolinie. A co? No, bo może tak pomyśleliśmy z mamą, że może byśmy gdzieś wyszli, tylko nie wiemy jeszcze gdzie, więc nie, możesz zaproponować. No, na przykład może do parku z lodami. No, okej, dobry pomysł, możemy sobie zjeść lody w sumie. No, ale no nie wiem, nie chce mi się. No to gdzie idziemy? Nie wiem. Może do lodziarni, do cukierni, ale mamy jakąś lodziarnię albo cukiernię? Nie wiem, gdziekolwiek. Dobra, no to pójdziemy sobie do jakiejś restauracji, może, nie wiem, coś takiego. Ojejku, no to nie wiem. Nela mówi, że w sumie mogłaby pójść do jakiejś lodziarni albo cukierni. O ile taką będziemy mieli w tym mieście, bo jeszcze nawet nie wiem. Dobra, musimy zawołać Kaję, bo Kaja tam u góry sobie pewnie przegląda TikToki. Kaja! No, jestem, co mamo? No, bo jedziemy tam do jakiejś cukierni, lodziarni, bo nam się nudzi. Jedziesz z nami? No, mogę pojechać. Okej, no to chodźmy, pojedźmy sobie. Wychodzimy. Ale tak w ogóle, to kiedy Pola wróci od tych dziadków? No, nie wiem, wieczorem, może jak przyjedziemy z tej cukierni, czy tam lodziarni, nie wiem, co to będzie, to ją odbierzemy. Spoko. Dobra, to chodźmy. Lukas, gdzie ty nas zabrałeś? To jest jakaś luksusowa restauracja. Ja tu w dresie przyszłam. Ojeju, no co poradzić, że nie było innych super restauracji w tym mieście, których jeszcze nie odwiedziliśmy. Ojeju. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie w naszej restauracji Ching Chang Ciąg. Witamy. Jeśli ktoś ma coś tutaj do ściągnięcia, może sobie odłożyć w szatni. Jeśli nie, no to trudno. Nie mamy takiej potrzeby. Jak coś, to tutaj jest toaleta. Zapraszam, zapraszam, zapraszam. Dobrze, zapraszamy dalej. Tutaj jest główna sala, można sobie zająć stolik. Natomiast myślę, że tutaj jest duża rodzina, tak? Tutaj czteroosobowa. No właściwie 5, ale no nieważne, w sumie to pana nie obchodzi, bo piąte dziecko jest w drodze? Co? Nie wiem. Nieważne, jest u dziadków. Dobrze, chodźmy dalej. Dobrze, tutaj są przystawki, można sobie zamówić drinki. Tak, tutaj gra taki nasz piesek właśnie. Tutaj deser w czekoladzie, fontanna czekolady. Dokładnie tutaj mamy desery i lody. Możecie Państwo sobie na deser właśnie takie coś zamówić, zrobić i tak dalej. Zapraszamy dalej. Tutaj jest właśnie taka prywatna sala. Tutaj można się oświadczyć, no ale jak widać tutaj z rodziną, także ja zabieram ten pierścionek. Rozsiądźcie się wygodnie. Ja tutaj posprzątam na tym stoliku i przyniosę kartę menu.
Dobrze. No to my siadamy tutaj, no z tatą, a wy sobie siądźcie tu. Dobrze, ja jeszcze zabiorę... Dobrze, dla państwa kieliszki będą? Tak. No, ale te świece zabiorę, bo to nie jest żaden romantyczny wypad, także ja je zabieram i już przynoszę kartę menu. Tak, dobra. Szybko, 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 szybko. Dobra, postawię tutaj więcej świeczek. Przecież się nie zapali tu chyba. Okej, okay, pierścionek dam tu na chwilę, taki schowany. Dobra, karta menu jest. Idę do nich tam. Proszę bardzo, karta menu. Przepraszam bardzo. Szampan jest darmowy. Można sobie nalewać w każdej chwili, także no dobrze. Przyjdę za 10 minut i no. I zapytam się właśnie, co państwo no chcą. No dobra, no to co tutaj jest? Pizza? Chcecie pizzę? Nie wiem, nie mam smaku, ja też. Dobra, no w sumie pizza na kolację trochę niezdrowo. Poza tym jedliśmy już tydzień temu, więc... Jest lasagna w sumie. O, lasagna. No właśnie, może lasagna? No. Dobra, no to zamówmy lasagna z... Na pewno nie ostrą. Okej, z czym ta lasagna jest? Nie wiem, nie umiem się rozczytać, ale powiem, że lasagna nie ostra i nie będzie ostra, bo widzę, że jest jeszcze jakaś z papryczką chili, także na pewno taką nie. Okej, okay, czyli lasagna 4 razy. I co chcecie do picia, dzieci? Nie wiem, też nie wiem. A tu tam są soki, to no. Dobra, no to my już w sumie jesteśmy jakby, no zamówiliśmy już. Dobra, idę sprawdzić, co oni tam chcą. Czy zdecydowali się państwo już na jakiś wybór jedzenia? Tak, poprosimy 4 razy lasagne, tylko ja się nie mogę rozczytać, z czym są te lasagne. Ale widzę, że jest jedna lasagne z papryczką chili, także poproszę bez papryczki chili, tą, no, tą drugą. Dobrze, okej, okay, coś do picia? No, my szampana, dzieci tam sobie tam jakieś soczki tam przyrządzą przy tej ladzie. Dobrze, już lecę na kuchnię. To idź sobie tam te soki naleć, my se szampana nalejemy. O, tyk, tyk, dobra, to idźcie. No, dobra, idziemy. Okej, okay. To są desery, to potem sobie zjemy. Okej, okay, są soki, dzień dobry. Dzień dobry, jakie soki chcecie, dzieciaczki? Ja bym poprosiła wodę z cytryną. Pewnie, proszę bardzo, wodę z cytryną dla ciebie. A ja ten owocowy jakby. A tutaj są soki, kochanie. Tutaj są takie wody z owocami. Aha. To ja poproszę ten luzowy. Już się robi, kochana. Dobrze, proszę bardzo. Dziękuję. Dobra, chodźmy już stąd, bo ten typ jest dziwny. O, macie, co sobie wzięłyście? Ja socek chyba truskawkowy. A ja wodę z cytryną. Okej, okay, to czekamy na zamówienie. Dobra, ich zamówienie gotowe. Państwa zamówienie jest już zrobione, także proszę bardzo. Dla ciebie, no i dla pana, dla pani. Tak, proszę bardzo. Tak, a potem prosimy o podejście tam do tej lady z deserami, żeby sobie coś zjeść na deser. Życzę smacznego, do widzenia. Dziękujemy, do widzenia. Dobra, zjedzmy już to. Nie wiem, po co są te przykrywki. Bez sensu. O, lasagna. Dobra. Spróbuję z tym. A, z mięskiem. O, to fajnie. Najemy się. Dobra, napijmy się teraz. Wody, czy tam soku, czy tam szampana. Dobra. Okej, okay, no to może pójdźmy już tam do tych deserów. Okej, okay, desery! Ja będę pielsa, będę pielsa, będę pielsa! Jestem pielsa. Zachowuj się, Nela, to jest luksus, a nie... No dobra. Dobra, ja muszę tak... Zasłyka w czekoladce. Oh yeah. Co ty od razu zjadłeś? No, taki dobry był. A teraz wezmę sobie tego lodzika. Dobry. Ja sobie wezmę te makaroniki. A ja o
Ja chyba sobie wezmę tego szaszłyka, ale bez czekolady. No dobra, no to chodźcie, sobie usiądźmy tutaj może i sobie zjedzmy. Dobra, idę. Mój lud, jest waniliowo, czekoladowo, truskawkowy. Dobre. Ojej, Onela. No, a ja mam taki mini torcik, w sumie nie wiem, co to jest. Ja mam makaroniki, a ja szaszłyka z przypalonymi leciutko piankami i truskawkami. Oj. Dobra. Okej, słuchajcie, to my już w sumie robi się wieczór, to wiecie, będziemy się kąpać, pojedziemy po Nelę. No, pierwszy pojedziemy po Nelę do dziadków. Potem się będziemy kąpać. No i co, do spania? Nie, dobra. Okej, no to chodźcie już, idziemy. Ojej, dobra. Do widzenia. Do widzenia. Wychodzimy. A jeśli Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę i subskrypcję z dzwoneczkiem. Bye!